Kurier Wyszehradzki. Dziś w Kurierze Wyszehradzkim przenosimy się na Węgry i łączymy się z panem Michałem Rosonci-Kovacsem, analitykiem polityki polskiej i włoskiej, dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Nezopont, ale także skrzypkiem zespołu Romengo i założycielem zespołu Folk Embassy. Witamy serdecznie w naszym programie. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy słuchają programu. Ale jest pan także twórcą takiego projektu i twórcą serii płyt Felczaka. Jakie albumy ukazały się bądź będą ukazywać w ramach cyklu płyty Felczaka? Tak, ja jestem jeden z pięciu członków zarządu Fundacji o imienia Wacława Felczaka w Budapeszcie i bardzo się cieszę, że moja propozycja też została wspierana przez moich kolegów. Co roku jest konkurs na Węgrzech, gdzie mogą się zgłaszać artysty, muzycy węgierscy i polscy z programem, żeby stworzyli nowe płyty tematyką polsko-węgierską albo polską na Węgrzech. Ponieważ wiemy, że języki polskie i węgierskie obaj są bardzo trudne, ale za pośrednictwem muzyki możemy poznać wzajemne kultury, duch polski i Węgier bardziej łatwo. I teraz już to w przyszłym roku już po raz trzeci raz będzie wygłoszony ten konkurs. Do tej pory cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, żebym mógł tutaj parę przykładów wymieniać. Na przykład zbieraliśmy płytę Cymbali Bandy Czeremszyna. Mateusz Moczyński z Zoltanem Kiszem nagrał bardzo dobry program. Katica imieni, Talman Ola z Piotrem Wojtaszykiem i jeszcze mógłbym tutaj wymieniać parę, bo naprawdę już więcej niż 20 takich płyt okazało się i już wystartował też program Koncert Felczaka, czyli takie wydarzenia, gdzie te płyty mogą być przedstawiane i Polacy i Węgrzy mogą się cieszyć i świętować nasze tysiącoletnią przyjaźń za pomocą muzyki właśnie. A język muzyki jest zrozumiały przez oba nasze narody bardzo dobrze. Kto może się zgłaszać w ramach tego projektu? Bo te nazwiska, które pan wymienił, są dość znane, więc czy to jest program dla młodych artystów, tak żeby mogli postawić swoje pierwsze kroki artystyczne i zaprezentować się szerszej publiczności, czy także dla tych, którzy już mają dorobek artystyczny? To jest bardzo dobre pytanie. Myślimy na obydwie te kategorie. Czyli jest kategoria premium, gdzie właśnie bardzo się cieszymy, jak już znane artyści z dorobkiem dekad zgłaszają się i jesteśmy bardzo dumni na przykład, że ostatni lat Gabor Forkor, słynny pianista, razem z Tamaszem Waszarym, jeden z najwybitniejszych dyrygentów węgierskich, nagrał płytę Chopina z Filharmonią Węgierskiego Radia. Ale mamy też program dla juniorów wyznaczonych, gdzie właśnie tacy artyści są zaproszeni, którzy są na początku swoich kariery i bardzo się cieszymy, jak ich repertuar będzie miał część polski albo węgiersko-polski. Wszyscy mogą się zgłaszać, też praktycznie wszystkie gatunki muzyczne są tutaj pokryte. Muzyka klasyczna, muzyka ludowa, jazz, współczesna, muzyka świata albo muzyka rozrywkowa. Naprawdę zależy nam na to, żeby młodzi, ale też nie tylko młodzi, po prostu mieli w sercach takie melodie, które pomagają nawet nieświadomie być blisko dla Węgrów, być blisko Polaków i odwrotnie. A czym różni się nasza muzyka? Muzyka polska, muzyka węgierska. Jakie są jej korzenie muzyki węgierskiej? Bo ona często mylona jest z muzyką cygańską, jeśli chodzi o taką muzykę ludową. Tak, jak rozmawiamy o muzyce ludowej, to ja bardziej znam się na muzyce węgierskiej oczywiście, ale jest część muzyki ludowej polskiej, która jest podobna. Ta część Europy, która powiedzmy mniej więcej odpowiada Imperii Habsburgowej, czyli też południowa część Polski. To jest sposób myślenia w tej muzyce i też jak są melodie skonstruowane, są bardzo podobne
do węgierskich melodii, do sekcji węgierskich Siedmogrodu, ale też węgierskiego Węgier dzisiejszego. Ważne jest też rozróżnienie, które wspomniał tutaj pan redaktor. Muzyka cygańska jest też bardzo ważnym elementem naszej kultury. W nawiasie też w serii płyty Salczaka ukazała się jedna płyta właśnie z muzyką cygańską, ale te, które możemy podziwiać w restauracji, ta muzyka to jest przede wszystkim muzyka, która powstała, żeby ludzie słuchali, podziwiali, ale a nie byli aktywni. Muzyka ludowa, muzyka wsi, to zawsze była muzyka, która służyła, żeby ludzie śpiewali albo tańczyli na to. Czyli możemy mówić, że jest to muzyka funkcjonalna, przez to rytm jest bardziej surowy i właśnie duży, aby ludzie się aktywnie byli, ich aktywnie byli dołączeni i mieli możliwość na załadną rozrywkę. Ale też nie tylko kulturalnie to nasze korzenie podobne, ale ruch domu tańca, który powstał tutaj, żeby zdarzało się w latach 70. Właśnie chodziło o to, żeby w miastach próbowali ludzie sobie takie same imprezy zorganizować, które były typowe i już w ostatnich latach coraz rzadziej byli widziane na wsiach, żeby te byli naśladowane, naśladowane w miastach. I ten ruch powstał też w Polsce i na przykład jeden założycieli, czy jeden protagonistów tego ruchu, pan Janusz Krusinowski, bardzo często opowiada, że właśnie dostał inspirację domu tańca węgierskiego i chciał coś takiego też w Polsce założyć. Polacy chwalą się na całym świecie Fryderykiem Chopinem, a kim chwalą się Węgrzy? Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, że lotnisko dostało imię Chopina. No i tak samo lotnisko węgierskie dostało imię kompozytora Ferenca Liszta, którzy byli też bardzo dobrymi przyjacielami, czyli Fryderyk Chopin i Ferenc Liszt. Czyli co do muzyki klasycznej, to najsłynniejszy kompozytor węgierski to Żyda Ferenc Liszt. Biela Bartók możemy wymieniać, jak już wspomnieliśmy, muzykę ludową, on miał bardzo ważną, odegrał bardzo ważną rolę w tym, że ta muzyka ludowa została poznana i wykryta, odkryta przez naukowców i potem przez inteligencję i potem została częścią rozrywki węgierskiej. Ale też możemy żyjących jeszcze kompozytorów wymieniać, Dzierbia, Kurtaga. Jak już wspomnieliśmy o tych korzeniach ludowych, chyba bardzo ważną część i taką część naszej muzyki stanowej, która warto się zapoznać też Polakom, ta część naszego dziecku, który jest zakorzeniony właśnie w muzyce ludowej. Możemy tutaj wymieniać Michaja Dresza, Bordy Michaj, Miklós Lukács i chyba jedno wydawnictwo, taki gniazd do tej kultury, Fonu, dom muzyczny Fonu, który też jest wydawnictwem, jest zawsze na pierwszych miejscach takiej listy rankingu światowej, ponieważ właśnie no świat jest bardziej zainteresowany, co my możemy dokładać do dorobku światowego, coś jest zakorzenione właśnie w kulturze węgierskiej albo polskiej, to zawsze jest o wiele ważniej, ciekawe dla tych, którzy nie są z naszych krajów, niż to, co też istnieje w ich krajach. Też jak ludzie tutaj planują podróż bratankowie na Węgrzech, to warto oczywiście odwiedzić węgierską operę w Budapeszcie, Akademię Muzyczną, ale też powstały nowe centra muzyki, nie tylko w Budapeszcie, Debrecen, Tycz, ale w Budapeszcie też Pałac Sztuki, Dom Muzyki Węgierskiej, czyli naprawdę nasza kultura opiera się przede wszystkim muzyce. Michaj Rosonczi-Kowacz, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Nezopont, członek Rady Fundacji Wacława Felczaka w Budapeszcie, był gościem Kuriera Wyszehradzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.